Jest chyba tak, że gdy choroba dotyka jednej osoby, to nie można powiedzieć, że tylko ona choruje, bo choruje cała rodzina, chorują bliscy, chorują właśnie razem z nami, rodzice. Gdybyś miała sięgnąć pamięcią, jak twoja mama sobie z tym wszystkim radziła, to co byś mogła powiedzieć? Przede wszystkim moja mama jest bardzo praktyczna i ona bardzo do tego podchodziła, że trzeba to rozwiązać. Nie należy się poddawać, trzeba to rozwiązać i trzeba iść dalej. Ona ze swoim całym światem pozytywnego myślenia bardzo dużo mi dała, żeby właśnie sięgać po pomoc i dalej iść w tą stronę i nie poddawać się. Myślę, że ona była niesamowitym motorem w tym wszystkim, żebym była teraz w takim dobrym miejscu, jak jestem od kilku lat teraz w remisji i no, to jest niesamowite, ile wsparcie dostałam od niej z tą właśnie, ona bardzo do tego, wiem, że ona za kurtyną i w sensie bardzo to przeżywała emocjonalnie. No właśnie, bo ten opis pozytywny bardzo pasuje do pani Uli, ale każda matka musi czuć ten ból, musi czuć jakiś rodzaj smutku i myślisz, że ona jakby grała w jakiś sposób, żebyś ty tego nie odczuwała? Tak, myślę, że tak. Ona dzieliła się z tym bliskimi oprócz mnie, a mnie dawała cały czas ten motor takiej nadziei, takiej dobroci, takiej pozytywnego myślenia i ona zawsze mi mówiła, że najgorsze, co może być, jest chore dziecko, że najgorsze, co może być w życiu i to jest bardzo trudne i ona się w tym wszystkim nie poddała i no i już jesteśmy na drugiej stronie tego wszystkiego. Pamiętasz jakiś najpiękniejszy gest albo jakąś waszą najważniejszą rozmowę? Najważniejszą. Pamiętam, jak byłam w Londynie i miałam tą taką, powiedziałabym, moją najgorszą depresję, to ona, pamiętam, że ona mi ciągle mówiła, Mika, nie trać nadziei, jest światełko w tunelu, będzie lepiej, ona powtarzała, będzie dobrze, naprawdę znajdziemy pomoc, robimy wszystko, co trzeba. Ona po prostu była jak, w pewnym sensie jak powtarzała te same rzeczy bardzo często, musiało to być nawet męczące dla niej, ale to dawało mi ten światełko w tunelu po prostu, tą nadzieję, że będzie lepiej. I ja się jej pytałam, ja miałam taki okres, kiedy ja się pytałam ludzi wokół, czy wszystko będzie ok, czy dam sobie radę. I ona mówiła, oczywiście Mika, nawet jak ona się martwiła i pewnie się bała, że to ona ciągle trzymała tego pozytywnego myślenia i wiele takich rozmów pamiętam i też pamiętam bardzo ważną rozmowę o tym, że ja jej mówiłam w płaczu, jak wychodziłam z tych depresji, mama, ja chcę ludziom pomóc moim doświadczeniem i ja się wzruszam, jak myślę o tym. Musiała być dla niej najpiękniejsza nagroda. Tak i ona, no i to jest coś niesamowitego i rozmawiam o tym, mówię o tym i ta książka jest po to właśnie, żeby móc innym ludziom pomóc w tym wszystkim. I się cieszę, że jakby ona tutaj była, to ona by się też popłakała. I mój partner Wiktor też, który bardzo dużo ze mną przeżył. To są piękne, trudne, ale piękne emocje po prostu. I jestem bardzo dumna z mojej rodziny, z mojego partnera, z mojej mamy, że daliśmy radę z tym wszystkim. Wierzę, że będą nas oglądać i będą płakać, ale właśnie po coś, bo już jest lepiej, a książka będzie lepiej, jeżeli będą mieli Państwo w blisko zasięgu swoich rąk, to proszę sięgnąć właśnie po historię Miki. Książka to jest jedno, ale Ty jesteś tak kolorową osobą, tak wiele rzeczy już robiłaś, o których mi opowiadałaś przy ostatnim spotkaniu. Wierzę, że teraz też się dzieje artystycznie, jeszcze właśnie na innych frontach. Powiedz mi proszę, co nas czeka w tym roku? Dobra, dużo będzie. Szykuję teraz moją nową płytę. Pierwszy singiel już będzie na koniec lutego i cała płyta, będą 6 singli co 2 miesiące, będą remiksy, dużo będzie się działo i też zaczynam podcast w kwietniu, z którego się bardzo cieszę i to też będzie można mnie znaleźć na Spotify i jak będziecie śledzić moje social media, to tam będą cały czas updates, dokładnie kiedy co wychodzi i jak to wszystko będzie wyglądało. No to nic nam nie pozostaje, tylko śledzić Cię. Tak jest. A Państwo niech śledzą i profile Miki, i Viva Magazyn. Zapraszamy wszędzie, wszędzie, wszędzie. Dziękuję Ci pięknie.